Kilka lat temu głównym sposobem bycia śledzonym w internecie były pliki cookie, ale niedawno nawet Google ogłosił, że będzie blokować część z nich w przyszłych wersjach Chroma. Chciałbym więc dzisiaj powiedzieć, jakie są znacznie bardziej poważne zagrożenia w dzisiejszym internecie, czemu nie blokuję w ogóle plików cookie w żadnej z moich przeglądarek oraz jak chronić się przed dzisiejszymi bardziej aktualnymi zagrożeniami przy przeglądaniu internetu. Proszę również, żebyś obejrzał ten film do końca, bo wiedza, jaką zaraz przekażę, będzie zupełnie bezwartościowa, jeżeli nie zmienisz swoich nawyków przy przeglądaniu internetu. Żeby zrozumieć, o czym mówię, muszę najpierw wyjaśnić dokładnie, czym jest plik cookie, albo bardziej technicznie, poprawnie mówiąc, HTTP cookie, albo jest też nowsza wersja bardzo podobnej technologii, która nazywa się Web Storage. Na potrzeby tego filmu nie będę używał rozróżnienia między nimi, potraktujmy je powiedzmy jako jedną rzecz. Pliki cookie są bardzo starą technologią. W jaki sposób one działają? Jeżeli mamy stronę internetową, tak, ona nie jest w stanie sprawdzić, czy dany użytkownik wchodzi na nią po raz pierwszy, po raz dziesiąty, czy po raz setny, co robił na tej stronie, czy jest na niej zarejestrowany, czy ma na niej konto. Nie ma po prostu takich informacji. Więc, żeby rozwiązać ten problem, żeby te strony mogły być w jakiś sposób personalizowane, również z powodów bezpieczeństwa, które są troszeczkę bardziej skomplikowane, i dla zwykłych, dla po prostu ułatwienia sobie życia, tak? Żeby na przykład preferencje ustawione na stronie były zapisywane, żeby można było zapamiętać loginy, powstał taki plik, który strona może zapisać na Twoim komputerze, kiedy na nią wchodzisz. Czyli na przykład, jeżeli zaloguję się na danej stronie i kliknę ten przycisk Zapamiętaj mnie, wtedy moja przeglądarka zapisuje część tych danych logowania, z reguły to jest taki bardzo długi po prostu klucz, które potem są wysyłane do strony z powrotem, kiedy na nią wrócę i wtedy, kiedy ona dostaje ten plik cookie na przykład z moimi danymi logowania, będzie w stanie popatrzeć, o, to jest ten konkretny użytkownik, zaloguję go automatycznie albo na przykład wyświetlę jego konkretne preferencje. To jest z założenia bardzo dobra technologia, tak? I pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nie trzeba logować się w kółko do każdej kolejnej strony, nie trzeba ustawiać tych samych preferencji za każdym razem, kiedy wchodzi się na daną stronę. Również kiedy przechodzi się między zakładkami, można po prostu zaoszczędzić mnóstwo czasu. Z bardziej skomplikowanych powodów są pliki cookie są również użyteczne ze względów bezpieczeństwa, ale to mniejsza. W każdym razie, na czym polegało zagrożenie we wczesnych, powiedzmy, dniach internetu, tak, jeszcze parę lat temu? Otóż, żeby wyświetlić reklamę na swojej stronie, większość autorów nie kontaktuje się bezpośrednio z reklamodawcą, nie zawierają między sobą umowy i nie wkleja po prostu swojej reklamy na stronie danego autora, tak? Taka transakcja istnieje bardzo rzadko. Nawet największe publikacje często nie korzystają z własnych reklam, z własnych źródeł, tylko korzystają na swoich stronach internetowych z usług zewnętrznej firmy, najczęściej Google'a. Czyli co robią? Wklejają część skryptu Google'a na swoją stronę. Czyli na przykład powiedzmy, że czytam artykuł, nie wiem, na Gazecie Wyborczej. Nie wiem, czy oni konkretnie korzystają z reklam Google'a, ale przyjmijmy, że tak. Google wysyła im taki mały fragment kodu, który oni wklejają na swojej stronie. Ten fragment kodu tak naprawdę zawiera element nazywany iframe. Iframe, tak mówiąc wprost, jest stroną internetową w stronie internetowej, czyli w stronie wyborcza.pl chyba, nie wiem jaką mają domenę tak realnie, powiedzmy wyborcza.pl, jest zawarta również domena google.com, tak? I wchodząc na stronę wyborcza.pl, moja przeglądarka nie czyta tylko jednej strony, ale czyta również stronę Google'a i wtedy dopiero strona Google'a ściąga jakąś reklamę spersonalizowaną dla mnie, zaraz powiem w jaki sposób, i wyświetla ją na stronie wyborczej. Dzięki temu jest pominięty w ogóle cały mechanizm
znaczy dzięki temu, no przez to jest pominięty w ogóle cały ten mechanizm. Wyborcza nie musi uzgadniać ze swoimi, nie musi szukać żadnych reklamodawców, nie musi zawierać między nimi umów, negocjować to wszystko. Google zajmuje się tym wszystkim dla nich. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, zaloguję się tam na stronie, załóżmy, że mam prenumeratę, zaloguję się na stronie Wyborcza, tak ona zapamięta część moich danych, to jest wszystko ok. Tylko problem polega na tym, że jeżeli również jest tam zawarta strona google.com, to Google również będzie mógł zapisać dane na moją przeglądarkę, mimo że nie wszedłem na stronę google.com. W ogóle mnie tam nie było, ale teoretycznie moja przeglądarka wysłała do niej zapytanie, więc Google zwrócił mi część danych i część tych danych jest zapisana przez Google'a. Większość stron internetowych w dzisiejszych czasach ma jakąś część kodu od Google'a, albo są to Google Analytics, czyli taki skrypt służący do dwóch tak naprawdę rzeczy, służący do analizy ruchu na stronie oraz służący do lepszego pozycjonowania się w wynikach wyszukiwarki Google'a. Często używają również Google Tag Manager albo właśnie reklam od Google'a. Mnóstwo stron, jak dobrze pamiętam, to również większość stron w ogóle w internecie korzysta z facebookowego przycisku like, który jest dokładnie tym samym. Jest facebookiem zawartym wewnątrz innej strony internetowej. I teraz zagrożenie wygląda w ten sposób, bo jeżeli Wyborcza zapisze sobie ten plik cookie na moją przeglądarkę i Google zapisze również plik na moją przeglądarkę, to nie jest wcale aż tak źle, bo Wyborcza zapisuje ze względów bardzo czysto funkcjonalnych, podczas gdy Google zapisuje jakąś daną. Na przykład zapisuje, że byłem w tym i tym dniu na wyborcza.pl i robiłem to i to. Tak? Problem polega na tym, że jeżeli wyjdę na jakąś inną stronę, powiedzmy, nie wiem, na stronę gazeta.pl, i tam również jest zawarta jakaś reklama od Google'a, wtedy Google znowu będzie mógł nie tylko zapisać dane na mojej przeglądarce, ale również odczytać te dane, które zapisał wcześniej, kiedy byłem na stronie wyborcza.pl. W ten sposób Google może korelować, znaczy nie może, tylko po prostu koreluje między sobą te dwie wizyty. I mimo to, że ja nigdy tak naprawdę nie wszedłem na google.com, Google już wie, że byłem wcześniej na Wyborczej, wie co czytałem, wie, że wróciłem teraz na gazeta.pl i będzie dalej już rozpoczynał budowę jakiegoś profilu na mój temat. Tak samo jest z wszystkimi, tak jak wspomniałem, z na przykład przyciskiem lajka od Facebooka. Część osób twierdzi, że jeżeli będzie blokować pliki cookie, to tym samym uchroni się od tego typu śledzenia. No przecież Facebook nie będzie mógł korelować mojej aktywności na tych wszystkich stronach, tak samo Google, więc tym samym nie będą mogli budować profilu na mój temat. To czemu w takim razie nie blokuje plików cookie na moich przeglądarkach? Otóż bycie śledzonym przez pliki cookie jest już stosunkowo starą technologią i to, że Google zaczyna blokować te pliki cookie domyślnie w swojej przeglądarce, biorąc pod uwagę model biznesowy Google'a, wydaje się to być zupełnie nielogiczne na pierwszy rzut oka. Natomiast w rzeczywistości pliki cookie są na tyle przedawnioną technologią, że blokowanie ich tak naprawdę nie robi im większej różnicy. Trzeba również brać pod uwagę, że Google równocześnie z ogłoszeniem blokowania plików cookie ogłosił nową technologię śledzenia użytkowników, nazywaną FLoC, o której, czy Federated Learning of Cohorts, o której może przygotuję w przyszłości jakiś inny materiał, bo jest to bardzo rozbudowany i skomplikowany temat. W dzisiejszych czasach większość śledzenia odbywa się metodą zwaną fingerprinting. Polega ona na znalezieniu szczególnych charakterystyk Twojej przeglądarki albo w miarę możliwości systemu operacyjnego lub nawet tego, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych. Teraz te trackery umieszczane na stronach, czyli na przykład reklamy Google'a albo Google Analytics albo przycisk lajka od Facebooka, nie tylko próbuje zapisać plik cookie na Twojej przeglądarce, który nie jest, szczerze mówiąc, jak Google sam pokazał, szczególnie im potrzebny. Teraz w ciągu milisekund od wejścia na stronę Google będzie profilował Twoją przeglądarkę pod kątem jej zachowania. Na przykład wielkość okienka, jaką ustawiłeś,
będzie już jednym elementem, który pozwoli Google'owi znaleźć jakąś charakterystykę Twojej przeglądarki. Będzie monitorował, jakiego systemu operacyjnego używasz, jakiej wersji przeglądarki używasz. Wszelkie Twoje nawet ruchy myszką mogą być księgowane przez Google'a i potem na tej podstawie będzie budowany profil zachowania Twojej przeglądarki. Czyli tak naprawdę nie musisz mieć żadnych plików cookie, ani żadnego web storage. Niektóre przeglądarki czyszczą web storage i cookie, niektórzy blokują web storage i cookie, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Jedyne co robi taka metoda, to w mojej opinii po prostu utrudnia korzystanie z takiej przeglądarki. Jedynym wyjątkiem może być ewentualnie Tor, ale to jest szczególny przypadek. W dzisiejszych czasach będziesz profilowany znacznie dokładniej i na podstawie rzeczy, na które zupełnie najpewniej nie zwracasz uwagi. Ważną różnicą między plikami cookie a fingerprinting jest fakt, że pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze, więc w dowolnym momencie możesz nie tylko je przejrzeć, ale również możesz je po prostu usunąć z przeglądarki. Praktycznie wszystkie, z którymi się dotychczas spotkałem, mają taką funkcję w ustawieniach. Problem z fingerprinting polega na tym, że wszelkie dane na Twój temat są przechowywane w bazach danych Google'a albo Facebooka, więc nie możesz ich usunąć, jeżeli już zostały utworzone na Twój temat. A biorąc pod uwagę, że pewnie jesteś na YouTubie w tym momencie, no to już taki profil jest na Twój temat zbudowany. Jak jesteś jeszcze zalogowany, to już no, nie trzeba nawet Cię profilować, tak? Teraz chciałbym zaprezentować stosunkowo proste rozwiązanie, które każdy może zastosować i nie będzie ono wyjątkowo trudne w zastosowaniu, na pewno polepszy sposób użytkowania internetu, nie będzie na tyle uciążliwe jak blokowanie wszystkich plików cookie, co może powodować, tak jak mówiłem na początku, trzeba się do wszystkiego logować po raz kolejny, trzeba ustawiać ciągle swoje preferencje, nie jest to szczególnie wygodne, a efekty tak naprawdę uważam, że nie są szczególnie istotne dla prywatności. Niektóre osoby starają się modyfikować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, żeby blokowała część tych trackerów. Natomiast albo używa na przykład wtyczek do przeglądarki służących do blokowania niektórych trackerów albo niektórych plików cookie, ogólnie do zmniejszenia poziomu śledzenia w internecie. Uważam, że z takimi rzeczami trzeba być szczególnie ostrożnym, jeżeli nie wie się dokładnie, co się robi. Ze względu na to, że fingerprinting, tak jak już mówiłem, polega na znalezieniu szczególnych charakterystyk zachowania Twojej przeglądarki. Więc im bardziej specyficzne rzeczy robisz, im mniej popularnych używasz wtyczek, im bardziej udziwnione są ustawienia Twojej przeglądarki, tym łatwiej będzie zbudować profil jej zachowania. Więc będzie można w przyszłości po prostu popatrzeć, o, ta osoba ma takie i takie ustawienia, używa takiego i takiego systemu operacyjnego, jej okienko jest takiej wielkości, z reguły to jest już dostatecznie dużo, żeby znaleźć konkretną osobę, ale jeżeli ma jeszcze jakieś wtyczki, czy bierze się pod uwagę, nie wiem, wszelkiego pozostałe zachowania, jak na przykład ruchy myszką, to już w tym momencie można bardzo dokładnie kogoś sprofilować, mimo że on będzie ciągle przekonany, że jego prywatność jest bardzo chroniona przez wtyczki i ustawienie, jakie sobie zainstalował. Więc chciałbym po prostu przestrzec przed tym i dotykać się ustawień przeglądarek możliwie najrzadziej, bo jeżeli nie wie się bardzo dokładnie, co się robi, to można tak paradoksalnie wtyczką do blokowania jakichś trackerów czy zwiększenia prywatności w internecie znacząco tą prywatność pomniejszyć. Jeżeli chcesz sprawdzić, przynajmniej częściowo, jak porównuje się Twoja przeglądarka do innych, jak łatwo jest utworzyć ten odcisk palca, mówiąc po polsku, tej przeglądarki, polecam stronę internetową, którą zalinkowałem w opisie, od takiej fundacji Electronic Frontier Foundation. Można tam wejść i po prostu kliknąć w ich test. Ten test trwa kilka minut i na podstawie znanych już technik będzie próbowała stworzyć fingerprint Twojej przeglądarki i pokaże Ci Twój wynik, czyli jak wyjątkowe są zachowania Twojej przeglądarki na tle innych. Trzeba jednak brać pod uwagę, że najprawdopodobniej
techniki zastosowane przez tą fundację będą już trochę przedawnione, bo no, poniekąd są bazowane na już znanych zachowaniach trackerów, podczas gdy te najnowsze, te, które ciągle tworzy Facebook i Google, mogą po prostu nie być jeszcze znane publicznie i mogą być na tyle, zawsze będą troszeczkę bardziej przynajmniej zaawansowane, więc trzeba mieć tego świadomość, przynajmniej wchodząc na tą stronę. W każdym razie jest stosunkowo prosty sposób, żeby znacząco zmniejszyć bycie śledzonym w dzisiejszym internecie. Polega to na podzieleniu swojej aktywności w internecie na kilka różnych profili. Czyli na przykład zainstalujmy sobie trzy różne przeglądarki na swoim komputerze. Za chwilkę powiem, jakie są stosunkowo niezłe przeglądarki, jakie ja znam. Na to tak z góry powiem, że dobrze by było, żeby to nie był Google Chrome, żeby to nie była jedna z nich. Ale w sumie tak naprawdę może być, bo jeżeli na przykład mamy Google Chroma, na której wiemy, ok, na Google Chromie jestem zalogowany do Google'a, na Google Chromie jestem zalogowany do Facebooka, czy do wszystkich innych stron, które wiem, że mnie śledzą, tak? Ale chcę nadal z nich korzystać, ok, tylko korzystam z nich tylko w tej przeglądarce i nie robię nic więcej, nigdy nie loguję się do Google'a, do Facebooka, do innych tego typu stron, na żadnej z tych dwóch pozostałych przeglądarek. W ten sposób fingerprint stworzony, tak odcisk palca tej pierwszej przeglądarki, tego powiedzmy Google Chroma, będzie zupełnie inny niż te dwa pozostałe i aktywność między nimi będzie znacznie trudniejsza do bycia powiązaną, niż jeżeli byśmy całą tą aktywność zebrali do jednej kupy. Więc załóżmy, że mamy jedną przeglądarkę do, nie wiem, social mediów, w drugiej załóżmy zajmujemy się, nie wiem, pracą, tak? Czyli wszystkie działalności związane z pracą są zamknięte w tym jednym odcisku palca tej przeglądarki, tak? Czyli działalność związana z pracą nie będzie potem powiązana z moimi mediami społecznościowymi, albo nie będzie powiązana, nie wiem, z taką, nie wiem, osobistą aktywnością, powiedzmy, jakieś rozrywki, jakieś hobby, tak? Te wszystkie trzy elementy będą od siebie oddzielone i będzie znacząco, będzie po prostu bardzo trudno powiązać te trzy przeglądarki, bo każda z nich pewnie będzie miała jakiś odcisk palca, jakiś pewnie i tak zostanie wytworzony, niezależnie co będziesz robić, aczkolwiek wszystkie z nich będą od siebie oddzielne. Jeżeli będziesz w stanie rygorystycznie trzymać się tej zasady, czyli na przykład szczególnie ważne jest to, żeby logować się do Google'a czy Facebooka na tylko jednej z nich, wtedy jesteś w stanie oddzielić od siebie te trzy różne profile, co będzie znacząco lepsze niż blokowanie plików cookie czy wszelkie pozostałe wtyczki, jakie możesz zainstalować na jednej przeglądarce. Uważam, że to jest najprostsza i najbardziej skuteczna technika w dzisiejszych czasach do bycia, do po prostu znacznego zmniejszenia poziomu śledzenia w internecie. To, co bardzo ułatwia taką technikę, troszeczkę może zmniejsza bezpieczeństwo, ale nie w jakimś stosunkowo znaczącym stopniu. Większość przeglądarek ma dzisiaj wbudowany menadżer haseł, więc można po prostu powiedzieć sobie, ok, w Google Chromie mam zapisane te hasła do social mediów wszystkich, wiem, że i one są automatycznie uzupełniane, tak, więc wiem, że, no nie wiem, nie zaloguję się przez przypadek na innej, tak, na pozostałych, no na jednej mam zapisane loginy z pracą, na drugiej loginy związane z hobby i rozrywką, więc w ten, to może być po prostu element, który pomoże w trzymaniu tego rygoru, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nigdy nie łączyć aktywności z tych różnych profilów. Uważam, że wybór przeglądarki jest stosunkowo ważny. Opowiem o tym dokładniej w innym filmie, ale na tą chwilę wymienię trochę taką listę przeglądarek, które ja znalazłem i które uważam, że w domyślnych ustawieniach są już bardzo dobre w użytkowaniu. Takie przeglądarki to Tor Browser, Brave Browser, LibreWolf, GNU Icecat, Ungoogled Chromium i Pale Moon. O Pale Moonie już zrobiłem film, również go polecam. Część z tych przeglądarek jest dostępna na tylko niektórych systemach. W opisie załączę taką listę, w której będzie można je łatwo znaleźć. W każdym razie nie jest wcale najważniejsze, z jakiej przeglądarki korzystasz. Najważniejsze przy chronieniu się od wszelkich trackerów jest separacja tych przeglądarek, jest izolacja swojej aktywności między tymi różnymi przeglądarkami.
I to jest rzecz, którą chciałem, żebyś może zrobił po tym filmie. Czyli jeżeli masz teraz jedną przeglądarkę na swoim komputerze, to zainstalował sobie powiedzmy jeszcze dwie. Tak na marginesie, to z reguły domyślnie instalowane przeglądarki są najgorsze. W sensie mają najwięcej paradoksalnie błędów i są najczęściej celem dla osób, które na przykład piszą wirusy komputerowe, tak na marginesie, bo z reguły te przeglądarki są bardzo popularne, więc jeżeli używasz jednej z tych przeglądarek, to polecałbym usunąć tą domyślną na większości systemów i pobrać trzy różne, albo z tej listy, albo tak naprawdę dowolną inną. Wiemy, że na przykład rządowy Trojan Pegasus, o którym może jeszcze wspomnę w jakimś innym filmie, wykorzystywał właśnie, znaczy był pisany pod domyślne przeglądarki na różnych systemach, w tym wypadku na iOS-a, Androida i Symbiana, jak dobrze pamiętam. Żeby było jasne, to izolacja przeglądarek to nie jest rzecz, którą możesz robić tylko na komputerze, tak? Na telefonie również zainstalowałbym sobie kilka różnych przeglądarek. Brave Browser i na przykład taki Firefox na pewno jest na telefonie. I bardzo bym uważał z domyślnymi przeglądarkami, szczególnie z Safari, właśnie ze względu na po prostu cyberbezpieczeństwo. Ale to jest troszeczkę inna kwestia. W każdym razie mam nadzieję, że rozumiesz już, czemu blokowanie plików cookie w dzisiejszych czasach nie jest szczególnie potrzebne i mam nadzieję, że że korzystasz teraz ze swojej przeglądarki wyłącznie stworzonej do oglądania YouTube'a i social mediów. Dzięki i do usłyszenia.